Cześć, znajdujemy się dzisiaj w firmie Agroma Rzeszów i przyjrzymy się ciągnikowi od marki Kioti. Dokładnie jest to model z serii RX o oznaczeniu 7330. Zapraszam Was jeszcze do zostania na dłużej na tym kanale, do zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych, nowych, pojawiających się filmów i zapraszam Was na prezentację tego właśnie ciągnika. Rozpoczniemy sobie od kilku słów na temat samego wyglądu tego ciągnika. Mamy tutaj maskę dosyć mocno schodzącą ku przodowi. Jest oczywiście grill na samym przodzie, dosyć taki, można powiedzieć, że charakterystyczny dla marki Kioti. W tych innych modelach, jak na przykład seria DK, jest tutaj nieco bardziej, można powiedzieć, ten grill okrągły. Natomiast tutaj te linie są takie nieco bardziej proste. Oczywiście jest znaczek marki na samym przodzie. Na boku maski mamy kilka wlotów powietrza. Także całość tutaj myślę, że fajnie się tak ze sobą łączy i ciągnik jak najbardziej wygląda bardzo dobrze. Ciągniki z serii RX występują w wersjach o oznaczeniach 6330 oraz 7330. My mamy dzisiaj do dyspozycji ten właśnie nieco mocniejszy model. Natomiast w prezentowanym ciągniku mamy silnik czterocylindrowy o pojemności 2,4 litra. Oczywiście turbo doładowany, objęty całą tą normą emisji spalin Stage 5. Jako że jest to ciągnik właśnie około 75-konny, nie mamy tutaj systemu AdBlue, a generowana moc przez ten silnik właśnie w tym ciągniku to około 73 konie mechaniczne mocy. Oprócz samego podziału na dwie dostępne wersje, jeżeli chodzi o m.in. dostępną moc, mamy tutaj też taki, można powiedzieć, że drugi podział na ciągniki z kabiną oraz z ramą ochronną. Wtedy między innymi mamy też inne pojemności zbiornika paliwa. Rozstaw osi tego ciągnika to około 2,1 metra. Długość całkowita oscyluje w granicach 3,8 metra, a szerokość to około 2 metry. Natomiast sama masa tego ciągnika wraz z kabiną i kołami rolniczymi to 2795 kg. Na tyle mamy koła rolnicze w rozmiarze 380x85R30, a na przodzie rozmiar kół to 280x85R20. Jest możliwość zamontowania innego rodzaju ogumienia, nieco węższego, szerszego. Zależnie od potrzeb, gdzie ciągnik będzie wykorzystywany, jest możliwość również montażu ogumienia z nieco innym protektorem, takim nieco bardziej trawiastym, miejskim. Na przodzie tego ciągnika jest oczywiście oś z przednim napędem, natomiast na samym przodzie w prezentowanym dzisiaj ciągniku, jak można zauważyć, oczywiście mamy obciążniki walizkowe. Opcjonalnie możemy mieć oczywiście przedni TUS wraz z przednim WOM-em. A jako że sam ciągnik jest dosyć kompaktowy, to oczywiście może być tu również i ładowacz czołowy i wtedy uniwersalność ciągnika na pewno wzrasta jeszcze bardziej. Pod maską po jej otwarciu na pierwszy rzut oka mamy m.in. główny wyłącznik prądu całego ciągnika. Razem z akumulatorem jest filtr powietrza odpinany dwuczęściowy, jest to filtr suchy. Jest również zestaw chłodnic, nieco mniejsze chłodnice oraz główna chłodnica cieczy chłodzącej na tyle. Jest ona, można powiedzieć, że ochroniona taką dodatkową kratką, która blokuje jakieś oczywiście większe zanieczyszczenia podczas pracy. A w górnej części nad silnikiem, między innymi w tym miejscu, jest jeszcze filtr cząstek stałych. Zbiornik paliwa tego ciągnika znajduje się pod kabiną i w wersji ciągnika z kabiną ma pojemność 95 litrów. W wersji z ramą ochronną jest o 10 litrów mniej, jeżeli chodzi o pojemność. A z takich elementów widocznych już przy samym silniku, to z lewej strony mamy rozrusznik, alternator oraz turbosprężarka, także jest dobrze widoczny, jeszcze tu nieco wyżej, wspomniany wcześniej filtr cząstek stałych. Z prawej strony ciągnika pod kabiną mamy widoczne wyjścia hydrauliczne, ponieważ mamy tutaj zamontowany również dodatkowy joystick do obsługi tego rozdzielacza, więc można to dobrze połączyć na przykład z przednim tuzem czy ładowaczem czołowym. Mamy też zestaw od pneumatyki, podwójna pompa hydrauliczna. Tu nieco wyżej jeszcze jest m.in. filtr paliwowy, sprężarka od układu pneumatyki oraz jest jeszcze filtr olejowy tutaj nieco niżej. Na tyle ciągnika mamy cięgna zakończone uchwytami hakowymi, a udźwig podnośnika to 2935 kg, jest to udźwig oczywiście maksymalny. Do obsługi podnośnika natomiast mamy jeszcze dźwignię znajdującą się tutaj na prawym błotniku, którą możemy sobie podnosić, opuszczać ramiona podnośnika bez konieczności wychodzenia z kabiny. Jest zestaw zaczepów, zaczep dolny, przesuwny zaczep na szynie, automatyczny. Z widocznych elementów mamy jeszcze wlew oleju do skrzyni biegów, do przekładni. Akurat w tej konfiguracji ciągnika mamy trzy pary wyjść hydraulicznych na tyle. Wydajność hydrauliki, jeżeli chodzi właśnie o te wyjścia hydrauliczne czy podnośnik, to 41,6 litra na minutę. Jest jeszcze
Druga pompa o wydajności lekko ponad 31 litrów na minutę, która służy do obsługi m.in. układu przedniego wspomagania. Na tyle, tu nieco wyżej mam jeszcze taką ramkę wraz z gniazdami do układu pneumatycznego oraz jest 7-pinowe gniazdo elektryczne, a także tutaj z tyłu mamy jeszcze zbiornik na płyn do spryskiwaczy. Znajdujemy się już w kabinie tego ciągnika. Rozpoczniemy sobie od kilku słów na temat samej przestronności. Kabina jest naprawdę szeroka, przestrzenie tutaj z przodu są naprawdę szerokie, natomiast kabina posiada przednią szybę z przeszkleniami aż do samego spodu praktycznie. Kabina jest sześciosłupkowa, natomiast drzwi i tak myślę, że pokrywają całkiem dużą powierzchnię boczną. W kabinie, że tak odniosę się do kolorów, to dominują oczywiście odcienie szarości. Tu mamy nieco ciemniejsze materiały oraz tu są nieco jaśniejsze. Może i lepiej, ponieważ zawsze gdzieś tutaj, powiedzmy, te elementy niżej szybciej się brudzą. Także to też myślę, że taka kwestia dosyć mała, ale też na plus. Fotel mamy akurat w tym egzemplarzu mechaniczny. W opcji jest dostępny również fotel pneumatyczny. Oczywiście fotel posiada szereg standardowych regulacji. Kierownica natomiast jest też regulowana w jednej płaszczyźnie. Jeżeli chodzi o kwestię przeniesienia napędu, to mamy tutaj do wyboru rewers mechaniczny bądź elektrohydrauliczny. Sama przekładnia posiada łącznie 24 biegi do przodu oraz 24 biegi do tyłu. Są 4 biegi główne zmieniane w tym miejscu. Jest również sprzęgło w przycisku. Sama dźwignia do zmiany biegów akurat w tym egzemplarzu jest po lewej stronie, ale może być ona również tutaj z prawej strony. Mamy również do tego jeszcze reduktor. I łącznie razem z reduktorem i biegami pełzającymi, które są tutaj z prawej strony tego reduktora, ilość biegów wynosi 24 biegi do przodu oraz 24 do tyłu. Po prawej stronie mamy m.in. dźwignię do obsługi rozdzielacza hydrauliki znajdującego się pod kabiną. Mamy też poniżej dwie dźwignie do obsługi podnośnika, regulacja pozycyjna oraz siłowa. W tym miejscu wybieramy sobie dwie prędkości wałka odbioru mocy 540 lub 540 eko. Są również trzy dźwignie do obsługi mechanicznych wyjść hydraulicznych na tyle ciągnika oraz tutaj mamy jeszcze trzy przyciski. Jest to włączanie wałka odbioru mocy w trybie automatycznym bądź manualnym, czyli w trybie automatycznym uniesienie cięgien podnośnika do góry wyłącza nam wałek, a obniżenie wałek uruchamia się z powrotem. Kolejny przycisk służy do obsługi filtra cząstek stałych, natomiast tym przyciskiem ustawiamy sobie, jak ma reagować sprzęgło, czy nieco lżej, czy nieco bardziej agresywnie, pod tym względem takiej można powiedzieć czułości działania właśnie sprzęgła. Na prawym słupku kabiny mamy włącznik wałka odbioru mocy, następnie włącznik przedniego napędu, podgrzewanie szyby na tyle ciągnika. Tutaj sobie możemy zwiększać bądź zmniejszać obroty silnika oraz zapamiętaną prędkość wywoływać w ten sposób, czyli jest to taka pamięć wałka odbioru mocy, pamięć obrotów silnika na takiej zasadzie. To jest przycisk do kalibracji. Natomiast tutaj mamy dwa przyciski do obsługi wycieraczek oraz dwa przyciski do obsługi świateł. W górnej części po prawej stronie mamy radio, po lewej natomiast jest panel do obsługi nawiewów oraz klimatyzacji. Idąc od lewej mamy regulację siły nadmuchu, kierunek nadmuchu oraz temperaturę nadmuchu, a także włączanie i wyłączanie klimatyzacji. W przedniej części mamy jeszcze miejsce na dwa głośniki. Jest również tutaj szereg kratek nawiewu porozmieszczanych po całej kabinie na górze. Mamy również taką osłonę przeciwsłoneczną. Natomiast szyba znajdująca się na tyle jest oczywiście otwierana oraz wyposażona jest również w podgrzewanie, jak już to sobie wcześniej wspomnieliśmy przy omawianiu tych przycisków. Na lewym słupku mamy jeszcze 12-woltowe gniazdo zapalniczki. Tutaj są takie jeszcze wolne przestrzenie. Tu jest całkiem duży schowek, na przykład myślę na telefon. Tu znajduje się jeszcze takie zagłębienie na jakąś mniejszą butelkę wody bądź jakiś kubek. Tutaj jeszcze za fotelem w tym miejscu również tych przestrzeni jest całkiem sporo, więc myślę, że wypada to całkiem nieźle. Natomiast przestrzeni bezpośrednio przed nami, oprócz oczywiście samej kierownicy i dźwigni zmiany kierunku jazdy, mamy panel do obsługi świateł, kierunkowskazów czy sygnału dźwiękowego. Po prawej stronie dźwignia gazu ręcznego oraz m.in. włącznik świateł awaryjnych. Jest również zamocowany tutaj wskaźnik pokazujący aktualne ciśnienie w układzie pneumatycznym. A przed kierownicą jeszcze bezpośrednio też przed nami mamy wskazówkowy obrotomierz. Po prawej stronie mamy wskaźnik prędkości ciągnika, a w centralnej części pomiędzy tymi wskaźnikami mamy jeszcze mały wyświetlacz, na którym wyświetlają się m.in. informacje o ilości przepracowanych godzin, aktualnej temperaturze płynu chłodzącego, a także jeszcze jest tu wskaźnik poziomu paliwa w formie cyfrowej również na tym wyświetlaczu. Zrobimy sobie jeszcze krótki przejazd testowy tym ciągnikiem.
Więc zwalniamy sobie hamulec ręczny. Bieg mamy ustawiony jako pierwszy. Zakres reduktora damy sobie może na ten średni. Bieg pierwszy. No i kierunek jazdy do przodu. I ruszamy sobie. I drugi bieg. Na pewno od razu, co się tutaj tak rzuca mocno w oczy, no to to, że skrzynia biegów działa bardzo precyzyjnie. No i teraz do tyłu. Tak samo również myślę, że promień skrętu tego ciągnika również wypada całkiem dobrze. I jeszcze raz robimy sobie taki przejazd kawałeczek do przodu. Teraz sobie zmienimy zakres reduktora, może na ten najszybszy. Bieg damy sobie pierwszy. No i sobie będziemy powoli ruszać do przodu. Zrobimy sobie takie małe kółko. Też myślę, że poziom wyciszenia w kabinie jest na całkiem dobrym poziomie. Sam ciągnik to oczywiście jeszcze takie dosyć kompaktowe wymiary. Są taki dosyć jeszcze zwinny, na przykład ładowaczem czołowym też, jak to wspominaliśmy sobie, też powinien fajnie współgrać. Rewers mamy elektrohydrauliczny, jak już to wcześniej wspominałem. No i jeszcze raz do przodu. Muszę przyznać, że całkiem przyjemnie jedzie się tym ciągnikiem. Jak można było teraz usłyszeć, mamy hamulce tutaj pneumatyczne. Tutaj sobie jeszcze znamy zakres reduktora na luz. Więc jeżeli chodzi o taki krótki przejazd testowy, to się prezentuje właśnie to w ten sposób. Więc przechodzimy sobie standardowo już do podsumowania. Podsumowując sobie całą prezentację, można powiedzieć, że traktor ten z serii RX jest całkiem ciekawą propozycją w segmencie ciągników powyżej 50 koni mechanicznych. Mamy tutaj, można powiedzieć, że kompletny zestaw wraz z możliwością oczywiście rozbudowy tego ciągnika, dodatkowe oprzyrządowanie jak przedni tuz czy ładowacz czołowy. Także tutaj wszystko, myślę, fajnie ze sobą współgra i naprawdę z ciągnika można stworzyć taką dosyć uniwersalną maszynę. Chciałbym Was jeszcze zaprosić do zostania na dłużej na tym kanale, do zostawienia subskrypcji, tak aby nie przegapić kolejnych pojawiających się filmów. Nowe publikacje odbywają się regularnie, co tydzień. Na koniec chciałbym podziękować jeszcze firmie Agroma Rzeszów za użyczenie tego ciągnika do nagrania tej właśnie prezentacji. Jak zawsze linki do strony internetowej czy mediów społecznościowych znajdują się w opisie tego filmu. A my będziemy sobie już kończyć tą prezentację. Myślę, że można było się dowiedzieć całkiem ciekawych informacji na temat tego ciągnika. Zapraszam na następny odcinek już za tydzień. Tymczasem ten odcinek dobiega już końca, więc do zobaczenia za tydzień. Cześć!